Michał Nowak, zapraszam na sport. Radomianin Mateusz Kaczor zajął drugie miejsce w 46. maratonie warszawskim. 46. maraton warszawski ukończyło ponad 7 tysięcy osób. Zawodnicy ruszyli spod Pałacu Kultury i Nauki, gdzie zlokalizowana była również meta. Najszybciej, bo w czasie 2 godziny 10 minut i 43 sekundy do mety dobiegł pochodzący z Węgier Levente Szemerej. Niedaleko za nim, bo zaledwie 32 sekundy później, bieg ukończył radomianin Mateusz Kaczor. Zawodnik RLTL GGG Radom osiągnął czas 2 godziny 11 minut i 15 sekund. Podium uzupełnił Ukrainiec Mykola Nyżnyk z wynikiem 2 godziny 13 minut i 13 sekund. Wśród pań zwyciężyła Ukrainka Olcha Nyżnik z czasem 2 godziny 31 minut i 24 sekundy. W drugiej rundzie Pucharu Polski piłkarze Radomiaka Radom zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. W pierwszej rundzie Pucharu Polski Radomiak Radom wyeliminował po dogrywce Górnika Zabrze, awansując do 1/16 finału. W losowaniu tej rundy nie miał szczęścia i trafił ponownie na ligowego rywala, tym razem na wrocławski Śląsk, który obecnie zamyka tabelę PKO Ekstraklasy z dorobkiem zaledwie 4 punktów. Podopieczni Bruno Baltazara będą gospodarzem spotkania, które rozegrane zostanie pomiędzy 29 a 31 października. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.